Witajcie kochani na Tarot Esme. Przechodzę do Was dzisiaj z obiecanym czytaniem z okazji 5000 subskrypcji. I jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna za obecność na kanale, za wszystkie subskrypcje, za lajki, za feedback w komentarzach i listach. To bardzo, bardzo wiele dla mnie znaczy. I dziękuję Wam z całego serca, kochani, z całego serca. Pierwszy film dodałam pół roku temu, 28 września, i to był NUF, a w ten NUF, gdy nagrywałam dla Was to czytanie nowiowe, mówiłam o tym, że zbliżamy się do 5000, no a w momencie, gdy skończyłam to nagranie i weszłam na kanał, by przesłać film, było już 5000 subskrypcji, także byłam bardzo, bardzo szczęśliwa. I kochani, po prostu jesteście wspaniali. Że tak sobie myślałam, co ja mogę, jak się mogę Wam odwdzięczyć, jaki prezent mogę z takiej okazji dać Wam, i doszłam do wniosku, że tu w takiej sytuacji mogę podarować tylko jakąś gwiazdkę z nieba. No i w sumie czemu by nie? Ale dla każdego czym innym taka gwiazdka może być, więc tak pomyślałam sobie, żebyście Wy teraz pomyśleli sobie, co jest takim Waszym wielkim marzeniem. Czasami może jakimś skrywanym, czasami jest ono jakoś tak chowane, bo myślicie, że to się nie da. Ale czemu by nie? Czemu by nie sięgnąć po taką gwiazdkę? I będziemy dzisiaj wybierać kolory blasku gwiazd. Mamy cztery kolory, cztery gwiazdy. Który z tych kolorów jest Twoim blaskiem, Twojej gwiazdy? Jest pierwszy kolor. Zobaczcie, może to jest Twój akurat kolor. Zielony, jak życiodajna planeta gdzieś daleko w kosmosie, która błyszczy swoim zielonym okiem, mruga, zachęca do zdobycia, do sięgnięcia po nią. Czy to jest Twoja? Czy to jest Twoja gwiazda? A może jest to ta gwiazda? Taka złocista. Czy to jest może Twoja gwiazda? A może ta? Taka szafirowa? Jakaś gwiazda, planeta gdzieś daleko, na której jest mnóstwo wody życiodajnej. A może pełna namiętności, czerwona gwiazda. Może ta jest Twoja. Kochani, wybraliście już, po którą gwiazdkę będziecie sięgać? Zobaczmy, co można zrobić, żeby udało się ją uchwycić. I zaczniemy od zielonej. Zobaczmy, co tutaj mogą zrobić osoby, które sięgają po zieloną gwiazdę. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie dla mnie i dla wszystkich osób, które będą tutaj sięgać po te gwiazdki swoje, zgodnie z naszym najwyższym dobrem i jak największą korzyścią. Dla zielonej gwiazdki, co tutaj można zrobić, żeby ją złapać? Będzie jedna karta z The Light Seers Tarot i jedna z Osho. No i zobaczmy. No proszę.
Słuchajcie, sprawa, o którą pytacie. Mamy tutaj z jednej strony rycerza buław, a z drugiej strony siódemkę chmur, czyli siódemkę mieczy, jeśli chodzi o klasyczny tarot. Jak tutaj to osiągnąć? Jak osiągnąć, jak złapać tą gwiazdkę? Słuchajcie, po pierwsze powiedziałabym tak, sposobem, żeby osiągnąć to, o czym marzycie, marzą osoby, które wybrały zielony blask gwiazdy. Na to potrzebny jest jakiś sposób, który jest niekonwencjonalny. Do tego potrzeba naprawdę czegoś bardzo nietypowego. Nawet bym powiedziała momentami, no tutaj ta karta, ona często ma takie negatywne przesłanie, ale myślę, że tu, jeśli chodzi o to, to potrzebne jest działanie takie troszeczkę pozakulisowe. Takie zakulisowe. Nieotwarte, ale z wielką determinacją. Bo rycerz buław jest po prostu napalony na tą gwiazdę. W wielu taliach jest rycerz buław jest pokazany jako ten, który pędzi, który nawet w jednej talii ostatnio w Hidden Realm Tarot jest pokazany, ma czerwone oczy. Aż tak zapłonął taką miłością, takim pragnieniem do tej gwiazdy. Tak bardzo jej pragnie. Ale żeby ją osiągnąć tu, kochani, potrzebne jest działanie inne niż do tej pory. Potrzebne jest działanie sprytne. Takie zakulisowe. Ale z wielką determinacją. Zobaczmy jeszcze może, co nam dopowie. Weźmiemy Smith White Tarot Deck Centennial Edition. Jaka taka dodatkowa rada tutaj jest do tego? Aha. No, musicie po prostu, kochani, wiedzieć, że to, że ta gwiazdka jest spełnieniem marzeń waszego serca. Bym powiedziała tak, nie zabierajcie się do tego, jeżeli to jest tylko takie pragnienie, bo ja tego chcę. Jeżeli to wypływa naprawdę z waszego serca, to jesteście zdolni do wszelkich poświęceń, do zrobienia wszystkiego tak naprawdę, biorąc pod uwagę te karty. I to jest taka rada, to jest taka rada. Jeśli jest to pragnieniem twojego serca, to jesteś zdolny do takich poświęceń. To jesteś w stanie zrobić wszystko i jesteś w stanie osiągnąć sukces. A wygląda na to, że tutaj jakiś rodzaj takiego właśnie poświęcenia będzie potrzebny w tym wszystkim. No, w każdym razie, kochani, ja wam życzę, żeby udało tą gwiazdkę wam się złapać, bo rycerz buław, jedynym problemem u rycerza buław może być to, że on się czasami bardzo szybko zapala, ale czasami się też zniechęca. Czasami się mówi o rycerzu buław, że ma słomiany ogień. Dlatego myślę, po to się pokazała tutaj ta karta asa kielichów, że jeśli naprawdę jest to pragnieniem twojego serca, jeżeli to nie jest jakaś fanaberia, to warto o to się starać, warto zrobić wiele dla tego i poświęcić się. A jeżeli nie, to przejdzie ci po prostu ten pomysł. Jeżeli tego nie zrealizujesz szybko, bo też tutaj można powiedzieć, że jeżeli tego nie zrealizujesz szybko, to ci to minie po prostu. A jeżeli naprawdę tego pragniesz,
to życzę Ci powodzenia, bo jest szansa. Okej. No i teraz mamy gwiazdkę, złotą gwiazdkę. Złota gwiazdka z nieba. Co dla Was? Jak sięgnąć po złotą gwiazdkę? Złota gwiazdka. Królowa mieczy i rycerz buław znowu. A. No proszę. I tutaj mamy, zobaczcie, jakby było odwrotnie, to oni by się rozjeżdżali. Prawda? Rycerz by pędził w tą stronę, a ona by patrzyła tam, a oni tutaj. A oni tutaj patrzą na siebie. Więc może być tak, że złote gwiazdki mogły sobie wybrać osoby, które mają jakąś konfrontację na myśli. Być może z kimś. Można by powiedzieć, u niektórych osób może to być próba zawalczenia o jakąś relację. Czy warto zawalczyć tutaj? Więc myślę, że warto zawalczyć. Tylko też bym powiedziała, nie zniechęcać się za szybko. Jeżeli tego naprawdę chcecie, to trzeba by to zrobić. Ale zobaczmy jeszcze. Pociągniemy radę tutaj do tego. Bo tutaj przy dwóch kartach dworskich to jest... potrzeba tutaj jakiejś rady co do tego, co stoi przy tej królowej mieczy i rycerzu. Paź buław stoi. No. Jest towarzysko bardzo, że tak powiem, tutaj u złotych. Ale paź buław nam mówi też przede wszystkim o tym, żeby być przyjaznym, życzliwym, radosnym, żeby podchodzić do sytuacji z entuzjazmem. Bo jeżeli będziecie zbyt tacy trochę zamknięci, jak królowa mieczy. Królowa mieczy, ona tutaj ma, zobaczcie, ona ma tutaj te uczucia, tą czarkę z uczuciami, ten puchar, w którym powinny być uczucia, serce. Ona ma za kratkami. Ona tutaj się rozumem posługuje. Rycerz buław, on... na swojej woli, na swoim pragnieniu. On jak czegoś zachce, zapragnie, to on pędzi. Prawda? Więc to są takie dwa przeciwstawne sobie zachowania. Więc trzeba użyć i rozumu, i woli, ale też przede wszystkim trzeba zobaczyć, że życie to jest też taka zabawa. I paź buław, on się przyszedł pobawić na ten świat. A on tak naprawdę myśli sobie, dobra, jak się uda, to będzie fajnie, jak się nie uda, to też jakoś z tym zabawię. To jest taka radość w tym. Takie podejście bez takiego zadęcia. Więc kochani, po waszą gwiazdkę warto sięgać, ale tak naprawdę warto się tą gwiazdką też trochę pobawić. Bo warto też z taką lekkością do tego podejść. Nie podchodzić do tego tak śmiertelnie poważnie. A może się udać. Może się udać. Jeżeli naprawdę będziecie tego bardzo chcieć, to może się udać. Tylko też bym powiedziała, żeby nie przegadać tego, nie przemyśleć, nie przeintelektualizować. Jeżeli będziecie się za długo zastanawiać, to ta sytuacja może po prostu przeminąć. Okazja, że tak powiem, może przeminąć. Kochani, sięgajcie po gwiazdkę.
swoją złotą gwiazdkę. No i teraz mamy szafirową gwiazdkę. Zobaczmy, jak tutaj po tą szafirową sięgnąć, co można zrobić, żeby osiągnąć tą szafirową gwiazdkę, złapać. I mamy szóstkę kielichów i dwójkę denarów z chwili na chwilę. Ta karta się tutaj nazywa. Co zrobić, żeby złapać gwiazdkę szafirową? Powiedziałabym tak, w szóstce kielichów dobrze by było móc wspomagać się osobami, które są dla nas życzliwe. Osobami, które znamy już długo. Też to w tym mogą Wam pomóc takie osoby, po prostu przyjaciele, bliskie osoby, takie, którym możecie zaufać. Też podejście do tego, do tej sytuacji, o którą pytacie, powinno być takie jakby prześledzona historia tego powinna być. Trzeba by tak popatrzeć na to, czego możecie się spodziewać, jakby to zrobić teraz, bo to jest tak jakby, być może, to może być tutaj, może być, możecie pytać o rzecz, o której już bardzo długo myślicie, co już długo jest waszym marzeniem i żeby to zobaczyć, żeby to osiągnąć, dobrze by było prześledzić jakąś historię, jakąś sytuację, dowiedzieć się od ludzi, którzy, nie wiem, albo długo się tym zajmują, albo podobnymi rzeczami się zajmują, już mają większe doświadczenie. I tutaj w karcie z chwili na chwilę trzeba się zastanowić, czy ta sytuacja nie nadwyręży waszej równowagi. Czy tak naprawdę wam jest to potrzebne? Jeżeli ta sytuacja, znaczy ta rzecz, ta gwiazdka wam jest potrzebna do utrzymania obecnie równowagi w życiu, to jak najbardziej po nią sięgajcie. Jak najbardziej. Zobaczymy, jaka jest tutaj rada dla Was. Paś kielichów. Paś kielichów jest kartą niespodzianek. Więc mogłabym powiedzieć tak, że w tej sytuacji, o którą pytacie, jeżeli po prostu zdecydujecie się na sięganie po tą gwiazdkę, możecie mieć różnego rodzaju ułatwienia. Czyli to, co teraz myślicie, że coś jest takie nieosiągalne, może się okazać, że nagle tu będzie jakieś ułatwienie, tu się coś dowiecie, tutaj ktoś coś podpowie, że będziecie też się spotykać z życzliwością innych ludzi, ale z taką lekkością przemierzać do celu, bym powiedziała. Też ważne jest tutaj w tej karcie z chwili na chwilę, żeby właśnie zachowywać tą równowagę cały czas w tym wszystkim. Bo on tutaj skacze z kamienia na kamień, musi utrzymać tą równowagę, ale on to robi z gracją, robi to lekko. A paś kielichów też jest właśnie taki radosny. I tutaj ta rybka, która wyskakuje z kielicha, jest tą niespodzianką. Więc może tak być, że gdy się zdecydujecie na osiągnięcie tego,
i zaczniecie już wykonywać kroki w tym kierunku, okaże się, że tak naprawdę bardzo łatwo było złapać tą gwiazdkę. Czasami pewne rzeczy są tak jakby zgodne z czasem. Karmicznie gdzieś tam jest na nas przygotowana taka gwiazda. I też czasami szóstka kielichów też czasami jest właśnie taką kartą karmiczną. Więc sięgajcie po gwiazdkę, kochani. Szafirowa gwiazdka, moim zdaniem, jest w zasięgu ręki waszej. Okej, i zobaczmy czerwoną, namiętną gwiazdkę. Zobaczmy, co tutaj, jak tutaj do niej się dobrać. Ale zobaczcie, do czerwonej gwiazdki, jakie karty. Karta świata i karta kochankowie. Bardzo, bardzo ciekawie pokazana informacja. Karta świata mówi tak. Zakończ jeden etap. Doprowadź do, tak jakby do podsumowania. Ułóż jakąś układankę do końca. Zostaw za sobą coś rozwiązane, przypieczętowane i wtedy możesz iść w nowe. Możliwe, że czerwoną gwiazdę wybrały osoby, które ich marzeniem było marzenie uczuciowe. Bardzo to tutaj tak wygląda, ale niekoniecznie, bo też oczywiście można mieć miłość do jakiejś osoby, a można mieć miłość do jakiejś pasji, do osiągnięcia czegoś, co jest jakimś wielkim marzeniem, wielką miłością. Ale jeśli by brać pod uwagę na zasadzie właśnie, może ktoś myślał o jakiejś konkretnej osobie, no to kochani, żeby to osiągnąć, trzeba mieć czyste konto, moim zdaniem. Tutaj trzeba mieć czyste konto. Trzeba mieć coś zakończone. No, zdecydowanie. W karcie kochanków, tutaj zwłaszcza w karcie Oshozen, w karcie kochankowie, jest pokazana energia właśnie tego takiego serca, które to jest tak jakby dwa anioły się za siebie przytuliły i tworzą tą jedność, czyli jedna miłość tuli drugą miłość i tworzy się wtedy jedna miłość z tych dwóch. I o to tutaj właśnie chodzi, że jeżeli kochasz naprawdę, jeżeli też wierzysz w to, że ta druga osoba czuje to samo, to warto o to walczyć. A jeżeli chodzi tutaj o inne rzeczy niż uczucia do konkretnej osoby, to jeżeli to, co chcesz osiągnąć, jest miłością twoją, jest twoim marzeniem, potrzebne ci to jest do tego, żebyś sam czuł się tak, czuła się tak w sobie zjednoczona, to też warto pewne sprawy za sobą zakończyć, zostawić. Dla niektórych osób to może być jakaś podróż gdzieś daleko, jakiś wyjazd. Czyli na przykład trzeba tu zakończyć jakieś sprawy po to, żeby móc na przykład przeprowadzić się gdzieś do jakiegoś pięknego miejsca. Więc jest to jakiś taki właśnie, jest to pokazane na zasadzie takiego etapu. Zakończenie jakiegoś etapu i wejścia w nowy, dokonania wyboru, bardzo konkretnego wyboru. Tutaj się półśrodki nie udadzą po prostu. Zobaczmy jeszcze, co powie tutaj Smith White.
jaką radę Wam da. As buław. A, no kochani, impuls. Jeżeli poczujecie, że nie ma innego wyjścia, jak sięgnięcie po tą czerwoną gwiazdkę, no to ja podejrzewam, że nie będziecie mieli chyba takiego wyboru. Znaczy w sensie, że przy asie buław to jest takie silne pragnienie, że to może być tak w jeden dzień, jak to, jeżeli takaś podróż, to możecie się w jeden dzień spakować, jak to się mówi, nie? Albo pójść za kimś, zostawić, zamknąć jakieś drzwi za sobą i pójść w drugą stronę. Pójść do, za kimś innym. Bardzo tutaj czerwona gwiazdka ma naprawdę bardzo, bardzo takie namiętne, właśnie bardzo pasujące do tego czerwonego koloru czytanie. No. Pięknie, kochani. I jeszcze chciałabym dla każdego z Was, będzie trochę, widzę, pewnie zamieszania, jeśli chodzi o odsłuchiwanie tego filmu, ale dla każdej gwiazdki będę jeszcze ciągnęła anioła, więc najwyżej będziecie skakać po filmie. Trudno. Będzie challenge. Okej. I dociągniemy do każdego koloru po przesłaniu anielskim. I będę wybierała do zielonego, do żółtego, do niebieskiego i do czerwonego. I zobaczymy, co mamy, jeśli chodzi o kolor zielony, o blask, o zielony blask świecy, mówi gwiazdy. Okej, wskazówki. Bądźmy otwarci na różnorodności wskazówek, które otrzymujemy każdego dnia na wiele sposobów. Uwolnijmy się od przekonania, że wskazówki powinny pojawić się w wybrany przez nas sposób. Anioły codziennie wskazują nam drogę przez naszą intuicję i serce. Jesteśmy wolni w naszych codziennych wyborach. Kiedy mówimy, że nie mamy wyboru, oddajemy władzę nad sobą innym i nie chcemy dostrzegać innej drogi. Strach jest tylko tak duży, jak dużym pozwalamy mu być. Przestańmy myśleć o tym, co jest niemożliwe, ponieważ w ten sposób czynimy to niemożliwym. Jeśli cały świat będzie mówił, że to, co robimy, nie ma sensu, a my będziemy czuli, że jest inaczej, wiedzmy, że anioły dają nam właśnie wskazówkę mówiącą, że podążamy właściwą drogą. Ale macie, kochani, wskazówkę, że aż ciary. Afirmacja. Nasze serca są otwarte, aby otrzymywać Boże wskazówki i działać. Kochani, działajcie, działajcie. Wspaniale. Co mają złote gwiazdy? Złote gwiazdy mają anioła, który mówi nowa droga. A nowa droga mówi tak. Akceptacja nowej drogi z całkowitym zaufaniem i zrozumieniem jest sposobem prowadzącym do uzdrowienia naszego życia. Pięknie. Nadszedł czas, aby porzucić bezużyteczne schematy myślenia i przekonań. Czy to, co robimy w swoim obecnym życiu, ma sens? Czy nie staliśmy się niewolnikami naszych celów? Otwiera się przed nami nowa droga. Nasz anioł stróż i anioły drogi życiowej są w tej chwili przy nas i proszą, byśmy otworzyli nasze serce do nowego życia. Być może otrzymaliśmy propozycję nowej pracy, chcemy zmienić obecną lub jej szukamy, a może chcemy gdzieś wyjechać. Zróbmy to bez wahania, możemy spotkać na swojej drodze kogoś, kto zmieni nasze życie. Nasz anioł stróż mówi, że wkrótce wkroczymy z wiarą, z miłością na nową drogę w życiu, więc nie poddawajmy się nigdy. Afirmacja. Akceptujemy wszystkie doświadczenia i z miłością tworzymy nowe życie. Kochani, piękne. Znowu ciary po prostu. Piękne macie wskazówki. Anioły są bardzo łaskawe dzisiaj. Bardzo.
No i szafirowa świeca mówi znaki. Też, kochani, musicie patrzeć na znaki. Ja tutaj karty dla was tarota ciągnę, a anioły swoje. Anioły mówią tak, te znaki wszędzie są, wszędzie je widzicie. Tylko trzeba patrzeć. Przekaz. Ta karta jest znakiem ze świata duchowego, o który prosiliśmy. Proszę, bądźmy w prawdzie i miłości, która pozwala Bogu i aniołom przekazywać nam wskazówki przez wyraźne i czyste znaki. Wiedzmy, że Bóg i anioły pragną być obecni w naszym życiu. Za każdym razem, kiedy prosimy o znak, otrzymujemy go. Jeśli uważamy, że potrzebujemy innego znaku, kontynuujmy naszą pracę z cierpliwością. Kiedy będziemy gotowi, znak niebudzący żadnych wątpliwości pojawi się w naszym życiu. Bądźmy wytrwali, cierpliwi. Wszystko się dzieje we właściwym czasie i miejscu. Być może odkryjemy to, że nie potrzebujemy już żadnego znaku, bo całe istnienie na ziemi jest boskim znakiem. Afirmacja. Życie jest Bożym znakiem i dziękujemy za każdy dzień życia. Wspaniale. Wspaniale. No i teraz zobaczmy czerwony. Konsekwencja. Czerwona gwiazda mówi o konsekwencji. Zdolność do wzrostu leży w naszej akceptacji tego, kim i dlaczego jesteśmy oraz po co jesteśmy tu i teraz. Zawsze, gdy podejmujemy jakieś działanie, zawieramy kontrakt ze sobą, wypełniamy wszystkie jego warunki. Konsekwencja to wykaz boskiej woli i doskonałego tworzenia. Boska siła, która pozwala spełnić obietnice i zobowiązania. Anioły otaczają opieką każde rozpoczęte działanie, więc pamiętajmy, aby je dokończyć. Nie wahajmy się nigdy prosić Boga i anioły o pomoc w kontynuacji działań. Świat duchowy nigdy nie rezygnuje z podjętych działań i zawsze konsekwentnie udziela nam wsparcia. Afirmacja. Wszystkie nasze działania są wyrazem boskiej woli. Konsekwencja jest integralną częścią naszych działań. No tutaj dla was jest taka dopowiedź do tych kart, żebyście, jeżeli już zdecydujecie się, to żebyście byli bardzo konsekwentni w swoim działaniu. Bo możecie pójść za impulsem, prawda? Ten as buław mówił o tym impulsie. Ale jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Kochani, dziękuję wam pięknie. To jest przyjemność dla mnie wielka, móc tutaj dzisiaj z wami być. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam na kolejne czytania. Buziaki, pa, pa.